Doglądasz, jak myje zęby. Stoisz za nią, w lustrze obserwujesz, z jakim przejęciem szczotkuje, bo wie, że patrzysz. Unosi wzrok, widzicie się. Czeszesz jej włosy, wyciągasz zaplątane spinki i pachnącą odprowadzasz do pokoju, gdzie druga córka już czeka. Czytasz na dobranoc, kończysz, a potem jeszcze poszukiwanie koziołka, bo młodsza córka bez koziołka nie zaśnie. Bez koziołka, co nie ma jednej nogi. Bez koziołka, który w ogóle nie jest koziołkiem, tylko czymś między koniem a krową. Jeszcze zostawiasz światło w przedpokoju i drzwi uchylone. Sprawdzasz, czy drzwi na klatkę zamknięte. Jeszcze zaglądasz do dziewczynek. Przykrywasz rozkopane, uśmiechasz się na widok spokojnego snu i czujesz ich zapach dziecięcy, gdy nachylasz się, by upewnić się, czy oddychają. Choć wiadomo, że oddychają, bo czas ryzyka śmierci łóżeczkowej masz już za sobą. A potem ze snu wyrywa cię głuche tąpnięcie za oknem i czerwona poświata. Wydaje ci się, że to sztuczne ognie. Przewracasz się na drugi bok i słyszysz walenie do drzwi. Słyszysz krzyk na klatce, szybkie kroki. Zrywasz się, bo pamiętasz ten pożar sprzed lat. Żona biegnie do drzwi, ty stajesz na równe nogi i kalkulujesz, jak wtedy. Co wziąć, żeby nie spłonęło? Myślisz o komputerze ze wszystkimi zdjęciami, o telefonie i wreszcie o dzieciach sobie przypominasz. Ale o dzieciach żona pamięta, więc wybiegacie na klatkę. Ty z jedną, żona z drugą córką. Ale pożaru nie ma, więc zatrzymujesz się. Sąsiadka mówi, że aresztują, że strzelają, że wojsko na ulicy, a ty boso, w piżamie. Spodnie z luźną gumką spadają, trzeba podciągać co rusz. I te liche koszule nocne dziewczynek, a grudzień już. Tego ranka pierwszy raz w tym roku zdrapywałeś szron z auta. Tego ranka jechaliście do szkoły, a teraz macie zbiegać po schodach, choć się nie pali, ale aresztują, wojsko na ulicy. Dzieje się to, o czym często myślałeś, o czym rozmawiałeś z żoną, bo to ona rozsnuwała te wizje i zarażała cię nimi. Próbowałeś jej tłumaczyć, że siatka interesów, że nikomu się nie opłaci, że nikt tego nie chce. Ale teraz widzisz żołnierza z pistoletem pędzącego po schodach na górę. Żołnierz strzela, rozlega się huk, wcześniej niesłyszany na żywo. Ten huk na filmach brzmiący inaczej. Ten huk, po którym córka wtula w ciebie twarz, tak mocno jak pierwszego dnia szkoły. Wtedy, gdy odprowadzasz ją do klasy i mówisz: idź do kolegów, idź do koleżanek. I idzie i odwraca się i biegnie do ciebie. Zasłaniasz się rękami, żeby nie uderzyła w brzuch, jak wtedy, gdy uderza głową i prawie mdlejesz. I wtula się w ciebie i mówi: będę dzielna. Ale teraz nie mówi, że będzie dzielna, bo nie rozumie, co się dzieje. Ty też nie rozumiesz, tylko tyle, że trzeba uciekać. Ale córka przekrzykuje hałas na klatce: koziołek, koziołek został w łóżku. Na co ty, że musimy uciekać? Koziołek nie przestaje krzyczeć. Sama wrócę po koziołka. Nie będę uciekać bez koziołka. Więc wracacie po koziołka i widzisz żołnierza wkraczającego do twojego mieszkania. W głąb idzie, a pokój z koziołkiem zaraz przy drzwiach wyjściowych, więc wchodzisz cicho, z córką na ręku, ale nie widzisz koziołka. Córka mówi, że pod poduszką i faktycznie tam jest. Mądra córeczka pamięta, gdzie zostawiła koziołka. Zabierasz go, wybiegasz z pokoju, a córka, że noga koziołka, że nie można zostawić nogi, która czeka na przyszycie. Dlaczego jej nie przyszyłeś? Miałeś przyszyć. Miałeś, ale nie przyszyłeś, bo robiliście kaligrafię. Pamiętasz, jakie ładne literki ci wychodziły? A najładniejsze to wielkie A. Gdzie ta noga? Nie ma nogi. Żołnierz wychodzi z mieszkania, nie widzi cię, nie widzi, jak szukasz nogi. Wychodzisz bez nogi, zbiegasz po schodach. Już dobrze, koziołku, mówi córka. Jesteś bez nogi, ale przynajmniej bezpieczny. Jak co wieczór, gdy przytula go na dobranoc i razem słuchają bajki. Ale teraz nie ma już tych książek, tego zasypiania, tych włosów szczotkowanych i zębów mytych dokładnie, bo dentysta drogi. Nie ma łóżka z ciepłą kołdrą poprawianą nocą, nie ma tych nocy, nie ma sprawdzania drzwi, czy zamknięte. Jest za to ciężarówka przed domem, a ty widzisz żonę z córką na tej ciężarówce, jak siedzą przerażone, w koszulach, w środku nocy. Próbujesz wejść do nich z drugą córką, ale żołnierz zatrzymuje. Ale dziecko, to jest jej dziecko! Dokąd jedziecie? Co tu się dzieje? Ale mimo wszystko podajesz córkę żonie, która wyciąga ręce i bierze dziewczynkę z koziołkiem.
Wyrywasz się, żeby do nich dołączyć. Nie ma miejsca! Ciężarówka odjeżdża. Puste spojrzenia żołnierzy. Widzisz żonę, widzisz córki, widzisz koziołka bez nogi. Widzisz je i nie chcesz myśleć, że to po raz ostatni. Bo ciągle wierzysz, że to jakieś nieporozumienie, ćwiczenia. Że to wszystko może dla naszego dobra, bo trzeba szkolić armię w ewakuowaniu ludności. Może to przez smog? Niedawno tłumaczyłeś dzieciom, że smog jest zły, że to trucizna. Jak to zły? Dopytują. Przecież Wawelski jest dobry. Tłumaczysz, że to inny smog. To smog przez K, a ten zły przez G. Biedny smog, mówi córka i zasypia. Zamykasz książkę, zostawiasz drzwi uchylone i światło w przedpokoju. Jesteś już w łóżku. Jeszcze sprawdzisz drzwi na klatce, czy zamknięte. Jeszcze dziewczynki przykrywasz, bo rozkopane i zasypiasz. Budzi cię czerwona poświata i strzały za oknem, walenie do drzwi. Zrywasz się, pamiętasz pożar, kalkulujesz, czy wziąć komputer. Otwierasz drzwi i dostajesz cios. Przewracasz się, uderzasz głową w szafkę. Miałeś wynieść wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, bo już niepotrzebna. Trzeba kupić nową, większą. Nie mieścimy się w tej szafce za małej. Głowa boli, a oni wbiegają i szukają. Lodówka, ser kozi biorą. Dziś kupiłeś w Lidlu. Córka nie może krowiego. Masz zrobić kanapki z tym serem jutro rano i z pomidorem. Tylko nie kroić grubo. Żołnierz bierze ten ser, rozrywa opakowanie, gryzie i wypluwa. Nie każdy lubi kozi ser. Ty na przykład nie lubisz, więc zgadzasz się z żołnierzem. Żółty chcesz zaproponować, ale nie ma żółtego. Zapomniałeś kupić. Nie ma takich zakupów, na których byś czegoś nie zapomniał, choćbyś robił je z kartki. A córka podbiega do swojego sera i już ma chwycić ten ser, gdy żołnierz odpycha ją butem. Stoimy. Strzały za oknem. Żona patrzy na żołnierza. Córka na podłodze płacze. Nie możesz podejść, nie możesz się ruszyć, bo on patrzy. Młodsza córka mówi, że musi po koziołka, bo koziołek został i idzie do pokoju. Ale żołnierz łapie ją za rękę i cofa. A ona dalej, że koziołek został, że musi go zabrać, bo nigdy go nie zostawiła, chyba że na czas szkoły. Wtedy żołnierz zaczyna krzyczeć, że nie ma i nie będzie koziołka, bo teraz stoimy tu i czekamy. Po czym do mieszkania wbiega jeszcze dwóch następnych. Jeden z nich zatrzymuje cię w piżamie, w spodniach, co spadają, z luźną gumką, a ty boisz się, że zaraz ci się zsuną i będziesz tak stał półnagi przy żołnierzach, więc wypinasz brzuch. Niechcący puszczasz przy tym bąka, przez co żołnierze śmieją się, bo myślą, że spierdziałeś się ze strachu. Zaraz potem zabierają żonę i córki i wychodzą, a ty zostajesz przytrzymywany przez tego żołnierza, co był tu pierwszy. Spodnie w końcu zsuwają się do kostek. Żołnierz patrzy na ciebie, ściąga flegmę i spluwa. Wreszcie odchodzi. A ty nie masz siły, żeby się ruszyć. Siadasz i słuchasz tych kroków na klatce. Słyszysz płacz córki, jej krzyk, że tatuś został razem z koziołkiem. Próbujesz doczołgać się do pokoju, żeby wziąć tego koziołka. Z tym koziołkiem przynajmniej niech idzie. Bez ciebie, ale z koziołkiem. Tracisz przytomność. Zaraz jednak otwierasz oczy i widzisz wojskowe buty, a potem całego żołnierza, który grzebie w lodówce. Otwiera słoik z ogórkami i wypija sok. Żona tyle razy prosiła cię, żebyś nie wypijał soku z ogórków, bo wysychają, ale nie potrafisz się oprzeć, więc wypijasz go w tajemnicy przed nią, a ogórki zjadasz na siłę, bo z ogórków lubisz tylko sok. Ogórki są ciężko strawne, a córka, po tym jak zjadła je do jajecznicy, wymiotuje całą noc, więc nawet nie słucha, jak czytasz. Przewraca się tylko w łóżku i mówi, że brzuszek boli. Siadasz obok i dalej czytasz. Masujesz po brzuszku, a ona przysypia, pojękując. Wychodzisz z pokoju, nie zapalasz światła, bo przecież już śpi. Drzwi zostawiasz uchylone, żeby nasłuchiwać. Trzeba wstać rano i jeśli ból nie przejdzie, zarejestrować do lekarza. Kładziesz się, nie czytasz, sprawdzasz drzwi, czy zamknięte. Dziewczynki przykrywasz, bo rozkopane. Brzuszka córki dotykasz, potem czoła. Rozpalone. Mówią, że gorączka to dobry znak, bo organizm walczy. Wszystko przez te ogórki. Kładziesz się, zasypiasz i budzi cię głuchy huk za oknem i czerwona poświata. Podchodzisz do drzwi, ale nic nie słyszysz na klatce. Żona staje za tobą, czujesz jej oddech na szyi. Pojedyncze strzały. Ciche pukanie do drzwi. Sąsiad wchodzi do mieszkania. Pyta, czy widzieliśmy, co się dzieje.
Nie widzieliśmy. Wojsko na ulicy, skoty, czołgi. Trwa operacja, trzeba się zamknąć w mieszkaniu. Czy mamy chleb? Bo on nie kupił. Nie masz chleba, trzeba było kupić rano, ale zapomniałeś. W ogóle to nie lubisz kupować rano, wychodzić z ciepła na mróz, stać w kolejce, nie mieć drobnych. A w piekarni nie mają wydać, bo dopiero zaczynają. Ktoś biega po schodach, zamykasz drzwi na dwa, przesuwasz krzesło, potem drugie, trzecie i jeszcze szafkę, którą od tygodnia planujesz wyrzucić, bo za mała, trzeba kupić większą. Żona płacze, a córka woła z pokoju, że brzuszek już nie boli. Mogę pójść jutro do szkoły? Pyta, gdy siadasz obok niej na łóżku. Pani ma oddawać sprawdziany. Córka zrobiła dwa błędy, ale przecież to nie szkodzi, prawda? Każdy może popełnić jakiś błąd. Tak, to twoje słowa. Nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Mówi starsza córka, która właśnie się obudziła przez to zapalone światło i przez czerwoną poświatę za oknem. No i przez strzały. Obiecaj, że jutro przyszyjesz koziołkowi nogę, prosi młodsza. Dzisiaj, poprawia ją starsza. Na to ty, że musimy uciekać. Koziołek, sama wrócę po koziołka. Nie będę uciekać bez koziołka. Więc wracacie po koziołka i widzisz żołnierza wkraczającego do twojego mieszkania. W głąb idzie, a pokój z koziołkiem zaraz przy drzwiach wejściowych, więc wchodzisz cicho, z córką na ręku, ale nie widzisz koziołka. Córka mówi, że pod poduszką i faktycznie tam jest, mądra córeczka, pamięta, gdzie zostawiła koziołka. Zabierasz go, wybiegasz z pokoju, a córka, że noga koziołka, że nie można zostawić nogi, która czeka na przyszycie. Dlaczego jej nie przyszyłeś? Miałeś przyszyć. Miałeś, ale nie przyszyłeś, bo robiliście kaligrafię. Pamiętasz, jakie ładne literki ci wychodziły? A najładniejsze to wielkie A. Gdzie ta noga? Nie ma nogi. Żołnierz wychodzi z mieszkania, nie widzi cię. Nie widzi, jak szukasz nogi. Wychodzisz bez nogi, zbiegasz po schodach. Już dobrze, koziołku, mówi córka. Jesteś bez nogi, ale przynajmniej bezpieczny. Jak co wieczór, gdy przytula go na dobranoc i razem słuchają bajki. Ale teraz nie ma już tych książek, tego zasypiania, tych włosów szczotkowanych i zębów mytych dokładnie. Nie ma łóżka z ciepłą kołdrą poprawianą nocą. Nie ma tych nocy, nie ma sprawdzania drzwi, czy zamknięte. Jest za to ciężarówka przed domem, a ty widzisz żonę z córką na tej ciężarówce, jak siedzą przerażone w koszulach w środku nocy. Próbujesz wejść do nich z drugą córką, ale żołnierz zatrzymuje. Ale dziecko, to jest jej dziecko. Dokąd jedziecie? Co tu się dzieje? Ale mimo wszystko podajesz córkę żonie, która wyciąga ręce i bierze dziewczynkę z koziołkiem. Wyrywasz się, żeby do nich dołączyć. Ciężarówka odjeżdża. Puste spojrzenia żołnierzy. Widzisz żonę, widzisz córki, widzisz koziołka bez nogi. Widzisz jej, nie chcesz myśleć, że to po raz ostatni, bo ciągle wierzysz, że to jakieś nieporozumienie, ćwiczenia, że to wszystko może dla naszego dobra, bo trzeba szkolić armię w ewakuowaniu ludności. Może to przez smog? Niedawno tłumaczyłeś dzieciom, że smog jest zły, że to trucizna. Jak to zły? Dopytują. Przecież Wawelski jest dobry. Tłumaczysz, że to inny smog, to smog przez K, a ten zły przez G. Biedny smog, mówi córka i zasypia. Zamykasz książkę, zostawiasz drzwi uchylone i światło w przedpokoju. Jesteś już w łóżku? Jeszcze sprawdzisz drzwi na klatkę, czy zamknięte? Jeszcze dziewczynki przykrywasz, bo rozkopane? I zasypiasz. Budzi cię czerwona poświata i strzały za oknem. Walenie do drzwi. Już dobrze, koziołku, mówi córka. Jesteś bez nogi, ale przynajmniej bezpieczny. Jak co wieczór, gdy przytula go na dobranoc i razem słuchają bajki. Ale teraz nie ma już tych książek, tego zasypiania, tych włosów szczotkowanych i zębów mytych dokładnie. Nie ma łóżka z ciepłą kołdrą poprawianą nocą. Nie ma tych nocy, nie ma sprawdzania drzwi, czy zamknięte. Jest za to ciężarówka przed domem, a ty widzisz żonę z córką na tej ciężarówce, jak siedzą przerażone w koszulach w środku nocy. Próbujesz wejść do nich z drugą córką, ale żołnierz zatrzymuje. Ale dziecko, to jest jej dziecko. Dokąd jedziecie? Co tu się dzieje? A dzieje się to, o czym często myślałeś, o czym rozmawiałeś z żoną, bo to ona rozsnuwała te wizje i zarażała cię nimi. Próbowałeś jej tłumaczyć, że siatka interesów, że nikomu się nie opłaci, że nikt tego nie chce. Ale teraz widzisz żołnierza z pistoletem pędzącego po schodach na górę,
Żołnierz strzela, rozlega się huk, wcześniej niesłyszany na żywo. Ten huk na filmach brzmiący inaczej. Ten huk, po którym córka wtula w ciebie twarz, tak mocno jak pierwszego dnia szkoły, wtedy, gdy odprowadzasz ją do klasy i mówi, i mówisz: idź do kolegów, idź do koleżanek. I idzie i odwraca się i biegnie do ciebie. Zasłaniasz się rękami, żeby nie uderzyła w brzuch, jak wtedy, gdy uderza głową i prawie mdlejesz. I wtula się w ciebie i mówi: będę dzielna. Ale teraz nie mówi, że będzie dzielna, bo nie rozumie, co się dzieje. Ty też nie rozumiesz, tylko tyle, że trzeba uciekać. Ale córka przekrzykuje hałas na klatce: koziołek, koziołek został w łóżku. Na co ty, że musimy uciekać? Koziołek, nie przestaje krzyczeć: sama wrócę po koziołka. Nie będę uciekać bez koziołka. Więc wracacie po koziołka i widzisz żołnierza wkraczającego do twojego mieszkania. W głąb idzie, a pokój z koziołkiem zaraz przy drzwiach wejściowych. Więc wchodzisz cicho z córką na ręku, ale nie widzisz koziołka. Córka mówi, że pod poduszką. I faktycznie tam jest. Mądra córeczka pamięta, gdzie zostawiła koziołka. Zabierasz go, wybiegasz z pokoju, a córka, że noga koziołka, że nie można zostawić nogi, która czeka na przyszycie. Dlaczego jej nie przyszyłeś? Miałeś przyszyć. Miałeś, ale nie przyszyłeś, bo robiliście kaligrafię. Pamiętasz, jakie ładne literki ci wychodziły? A najładniejsze to wielkie A. Gdzie ta noga? Nie ma nogi. Więc wracacie po koziołka i widzisz żołnierza wkraczającego do twojego mieszkania. Nie ma miejsca, w głąb idzie, nie ma nogi. A pokój z koziołkiem zaraz przy drzwiach wejściowych. Więc wchodzisz cicho, nie ma miejsca, nie ma nogi. Nie ma córki na ręku, nie ma miejsca, nie widzisz koziołka. I faktycznie tam jest, mądra córeczka pamięta, gdzie zostawiła koziołka. Zabierasz go, nie ma nogi, wybiegasz z pokoju, nie ma miejsca. A córka, że noga koziołka, że nie można zostawić nogi, bo czeka na przyszycie, a nie ma miejsca. Więc dlaczego jej nie przyszyłeś? Miałeś przyszyć, miałeś, ale nie ma miejsca. Nie przyszyłeś, bo robiliście kaligrafię. Nie ma córki, nie ma miejsca, ale pamiętasz, jakie ładne literki ci wychodziły, a najładniejsze to wielkie A. Nie ma nogi, nie ma miejsca.